Z nami na gorąco Piotr Łącz po wygranej jednogłośnej na punkty z Joe Jonesem. Piotrek, tak na gorąco, jak mógłbyś podsumować swój występ? Witam wszystkich kibiców. No cóż, no małe, nie były najlepsze przygotowania. Nie zawsze tak jest w boksie, że się da super przygotować. No i cóż, walkę wygrałem. Nie ma co tu za bardzo nad nią się ubolewać. No nie jestem już niezadowolony, ale też nie będę nad nią ubolewał, bo wygrałem. No był nieczysty boks, było to dla mnie nowe doświadczenie. Wcześniej nie boksowałem z tak brudnym bokserem. No cóż, no fajną walkę pierwszą dałem w Stanach, teraz troszkę gorszą, wiem nad czym pracować i tyle. Trenerzy mówią, żeby się nie przejmować. Staram się też tym nie przejmować, bo to nie jest jakiś, nie wiadomo co, wygrałem każdą rundę. No i tyle, trochę mnie irytowało jego zachowanie w ringu, zdarza się. No też się nastawiłem za bardzo na to, żeby nokautować, może to też był błąd, no, ale cóż, to już jest po walce. A czy Joe Jones czymś się zaskoczył? Bo nie można ukryć, że sposób jego boksowania, a w zasadzie unikania walki, był bardzo widoczny w tej konfrontacji. Po prostu on unikał tej walki, cały czas chodził w klincze, ale z czymś się zaskoczył? Nie, no tym stylem walki, tym klinczowaniem. Dwa razy mi po breaku uderzył, gdzieś tam w fotelice. Uderzył mnie tam z główki i potem twierdził, że ja go uderzyłem. I takie dziwne trochę było, no ale to jest doświadczenie, no, że jestem krok do przodu, tak? Ja nie spełniłem swojego planu dzisiaj, nie jestem, ja mówię, z siebie zadowolony, ale też no cóż, no, na tyle ile się dało, tyle zrobiłem. Nie zaskoczył mnie niczym oprócz tych swoim brudnym boksem, ale no kurczę, tak czasami jest, no nie biję się z takim zawodnikiem, z takimi rzeczami, no i tyle, no jest to doświadczenie, jest troszkę inaczej niż w Europie. Może jakbym zrobił troszkę więcej sparingów, może jakbym troszkę lepiej się przygotował, w sensie takim, że ta kontuzja by mnie nie trzymała, to byłoby lepiej, no ale cóż jest jak jest, to byłem doświadczenie na 8 rund i tyle, nie? No cóż, nie ma co nad tym rozlewać, jest to następny kop motywacyjny, że trzeba tu trenować. Trener Andre Reuser powiedział, że no, słuchaj, po prostu za dużą presję sobie założyłeś, wyszedłeś do tej walki, za bardzo chciałeś. Zrobiłeś doświadczenie, wygrałeś każdą rundę i do domu, nie znasz czym pracować. To jest walka, tak, no, nie zawsze jest ten dzień. No właśnie, a w skali od 1 do 10, całkowicie szczerze, teraz wszystko wyjdzie jak? Jak ty oceniasz swój występ w skali od 1 do 10? Na te przygotowania, jakie miałem, no to 4-5, nie? Na 10. 4-5 to jest maks, to moja walka, nie? Ale czy nie uważasz, że w ostatnim czasie zbyt dużo wziąłeś na siebie? Mam tutaj na myśli to, że miałeś naprawdę bardzo mocne przygotowania, które już tak naprawdę do tej walki, kiedy walczyłeś w Chicago, w Rosemont, zacząłeś już przygotowywać się w marcu, zrobiłeś mnóstwo rund z Mateuszem Masternakiem. Tutaj praktycznie prosto po swoim debiucie w Stanach, po walce w pierwszej połowie kwietnia w Chicago. Od razu przyleciałeś do Nowego Jorku, zmagałeś się jeszcze z kontuzją. Wziąłeś teraz zawodnika bądź co bądź, takiego, który wyszedł walczyć. No słuchajcie, no cóż, tak naprawdę to przygotowanie od lutego są. Od lutego zrobiłem walkę z Korolenko. No i ciągnę te przygotowania. No może troszkę sobie za dużo na głowę wziąłem, ale no uważałem, że to jest moja życiowa szansa i trzeba wykorzystać, czy ma się kontuzję, czy nie się boksuje. No. Pokazałem charakter i tyle. W tej walce tak tyle mam odpowiedzieć. Pokazałem charakter i tyle. No. Nic więcej. Jakie są twoje dalsze plany? Wrócić do Polski, no i zobaczymy, co Łukasz Kownacki będzie miał do powiedzenia, co na Cold Promotion, no i jakie są plany na walki. No, na pewno będę miał 2-3 tygodnie luzu, takiego roztrenowania, a potem zobaczymy, no nie ma co się w emocjach podejmować żadnej decyzji co do walk, czy kiedy walka, co tamto. Najpierw odpocznę, siądę do rozmów. Ale w samej istocie przygotowań do kolejnej walki myślisz przygotowywać się w Stanach czy w Polsce? Gdzie ta walka w ogóle jest planowana? Czy były jakieś rozmowy w ogóle w tej kwestii? Bo nie wiem na razie, na dzisiejszy nic takiego. Słuchajcie, chciałbym się zacząć przygotowywać w Polsce i przyjeżdżać tu na sparingi, bo teraz po tej kontuzji po wszystkim mało, bardzo było czasu, ale zrobiliśmy co się da. Łukasz Kownacki też mi pomógł jak się da. Sam się mnie pytał, Piotrek, wiem, że miałeś ciężkie przygotowania, czy na pewno chcesz tej walki? Powiedziałem, tak chcę. Wiedziałem, że jest jakieś tam ryzyko, no ale no cóż, potem się boksuje, tak. Przecież się brud przerobiłem, tyle. Dzięki, Piotrek, trzymaj się i powodzenia. Pozdrawiam wszystkich kibiców.